trzeba się napracować nad tym, co tutaj widzę. Jestem w tym momencie w Bordziłówce Starej, świetlica wiejska właśnie w Bordziłówce Starej, gmina Leśna Podlaska i grupa pań, która rozpoczęła, no właśnie, jak to się nazywa? Budowę, montaż? Wicie Bianków. To się nazywa, tak. To jest Wicie Bianków Dożynkowych. Z kim rozmawiam? Pani Cecylia Mielnicka. Pani Cecylio, Mariusz Maksymiuk, Radio Viper, Leśna Podlaska. Wicie Wianka Dożynkowego, Wianków Dożynkowych. Tak. No właśnie. Czy to jest tak, że to jest z dziada, pradziada? Inaczej, z babci, prababci, jak to wyglądało kiedyś? No kiedyś, o ile moja pamięć nie myli, to nie pamiętam, żeby tam nasze babcie czy dziadkowie to robili. Naprawdę? Może, tak. Takiej nie było, takiej dawnej tradycji. To ja wiem już z ile lat temu. Nie, trudno powiedzieć, jak to weszło. O te wicie wianki. A nie, nie, nie. To już no, tak, ale za moich kadencji, jak to mówię, jak myśmy się tam zorganizowali te koła gospodyń, to wszystko to zaczęliśmy właśnie takie, te budowy tych wianków. Wiecie, to pewnie wianków. Były takie próby, co? Były próby. Były też takie różne, konstrukcje różne były i trzeba było, takie naprawdę były ładne rzeczy, ale nie było kiedyś tak, były dożynki jedynie kościelne. Już później w jakiś czas to weszły dożynki parafialno-gminne. Teraz i powiatowe, i wojewódzkie. Tak, różne są. Od czego w takim razie powinno się zacząć? Jak wy to w ogóle zaczynacie robić? Od czego zaczynacie? Jak to wygląda? Czy to jest jakieś na początek, nie wiem, prace być może takie w domu? W tym momencie doba internetu to może jakieś właśnie podglądanie kogoś, czy jakaś wstępna konstrukcja rysunkowa, rozrysowanie tego, szkic? Raczej przez internet takie się szuka różnych konstrukcji. Nieraz ktoś jest taki mądrzejszy w domu i zrobi, jak sam potrafi, ma zdolności trochę manualnych, to tam coś zrobi. Ale tak raczej zaczyna się pierwszy od pomysłów, co zrobić, jak skonstruować. Dopiero później tam ktoś się podejmuje tej pracy spawalnicze czy coś. No od tego zacznijmy, właśnie praca spawalnicza, bo tu widzę konkretny stelaż. Tak. To jest wszystko zespawane. Cała ta konstrukcja jest zespawana. To jest tutaj miejscowa robota? No raczej tak. Panie Ewo, tak? Czyja to robota? Tak, miejscowi rzemieślnicy zrobili konstrukcję. Nasi po prostu mężowie. Tak. I teraz tak, w tym momencie praca już trwa, sporo zostało już zrobione, ale to też nie jest tak, pani Cecylio, że to dzisiaj tak naprawdę wszystko jest gotowe i przychodzicie i robicie i pracujecie. Do tego wieńca trzeba już myśleć o tym wieńcu pewnie w dobie wiosny, wczesnej wiosny, a później przez całe lato. Wcześniej się właśnie myśli o tym, jeszcze zboże jak taki nie jest bardzo dojrzałe mocno, bo jakby było suche, to by nie dało się tego tak skonstruować. Trzeba po prostu zebrać zboże troszkę takie zieleńsze. To później dobrze się wije, ono się dobrze układa. I tak samo kwiaty, czy zasusza się pewne, takie to się da zasuszyć. O, to się używa do tego tych kwiatów zasuszonych, trochę zielonych, czy bukszpan, czy tu jak to tutaj robimy, o, czy nawet tak jak jest. Pisała pani ten wieniec, który teraz tu widzę. Od czego żeście zaczęły i w jakiej trakcie w tym momencie, co już zostało zrealizowane i w trakcie czego jesteście? Po pierwsze zaczynałyśmy od samej z góry, od krzyża. Zostało najpierw oklejone to klejem, papierem trochę i później na to zostały układane, przyklejane, suszone kwiaty. No właśnie, te kwiatki byśmy opisali, co to za kwiatki były? Są to suszki tak zwane, my tam, jak one tam się fachowo nazywają, to nie, po prostu suszki. Tak. One są dostępne u was na ogrodach prawdopodobnie. Tak, to się sieje w domu, w ogródkach i jest bardzo... Co dalej? Tak. No i co dalej? Później jak się zbiera te zboże, trzeba jego, tak jak to mówię, posortować, poobcinać trochę, takie krótsze, bo tak ze słomu to byłoby bardzo dużo pracy. Też byliśmy wcześniej, tak przygotowywałyśmy to wszystko, a już od teraz w ostatnich dniach to po prostu winiemy. Jest nas mała grupa, ale jakoś radzimy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łuków i każdy będzie inny. Każdy inny, z innego zboża, tak. Gdybyś mógł już opisać, co już mamy zrobione. Otóż, widzę owies. Jest jęczmień, pszenica, żyto,
No jeszcze zostało przeżyto. Jeszcze zostało. Pani Cecylia, poproszę panią tutaj do mnie bliżej troszeczkę. Ja tu pozwoliłem sobie z kolegą rozłożyć część tych rzeczy, które żeście dzisiaj wplatacie w ten wieniec. Gdyby pani mogła poszczególne rzeczy podnieść i naszym telewidzom, my to miastowe, wie pani. To nie bardzo czasami nawet orientujemy się, co w takim wieńcu się znajduje. To takie właśnie kwiatki, one tam rosną na takich różnych wysypiskach, w dołach. O, i one bardzo ładnie się zasuszają. A jak się nazywają, to nie wiem, ale suszki, tak zwane suszki. No to jak inaczej nazwać? Kotki. Panie się nie śmieją tam. Jak się nazywają te kwiatki? Suszki. No właśnie. No. Tak jak kociaczki, nie kociaczki, bo kotki trochę inaczej wyglądają, takie są inne, mają kolor. Dobre. Ale te to są takie. Co mamy dalej? Tu widzę coś przygotowanego też specjalnie chyba. Tu jest takie naklejane, są fasolki. Kolorowe. W środku jest też właśnie ten suszek, kwiat zasuszony z suchotnika. A tu naklejone są kolorowe fasolki, tu biała, tu bordowa. I te medaliony pójdą takie jak zwane, tak? Tak, to będą wplatane na dół pomiędzy te. Tu mamy już część zboże. Ozdobną. A tu jest zboże, to jest pszenica. To jeszcze raz. Tak, to jest pszenica. O, taka. To jest. Żyto. To jest żyto. Żyto. To jest pszenżyto. Pszenżyto. To jest owies i jęczmień. A tu jest właśnie ten ozdobny kwiatek na tui, taki właśnie ten z tych kotków żółtych, zrobiony taka ozdobny kwiatek. Tu jest na bukszpanie też właśnie są zasuszone te suchotniki, one tak się właśnie nazywają suchotniki. I jeszcze mamy. A tu jest jarzębina czerwona, też na tui. Tak jak ozdobne też. I z takich drobnych, małych elementów powstaje coś takiego pięknego. Takie powstaje coś, jak widać. Ile czasu na to poświęcacie? No już dzisiaj to czwarty dzień pracujemy. Czwarty? No pierwsze dwa dni, zanim przyszykowaliśmy, to dwa dni byliśmy, a już teraz no, czwarty dzień już dzisiaj jesteśmy szykujemy. Gdybyśmy mogli wymienić, która z pań najbardziej się przykłada? No śmiało pani Celino, śmiało. Wszystkie bardzo się przykładają. Brawo, o to chodziło. Także wszystkie się przykładają. Na koniec chciałem jeszcze zapytać, ten wieniec dożynkowy, to wieniec dożynkowy oczywiście miejscowości, tak? Tak. Podczas zbliżających się najbliższych dożynek gminnych, Leśna Podlaski. Gminnych Leśnej Podlaski, 22 teraz w niedzielę będziemy mieli. Mówiła Pani, że ta tradycja nie jest zbyt stara, no jest nie. Nowożytna, ale zapytam, ile tych wieńców już Pani pamięta u siebie? Co roku prawie. W ubiegłym roku, co tylko była ta pandemia, to nie mieliśmy. A tak już 30? Na pewno 30. 30 śmiało mogę powiedzieć. Ale też posłuchajcie, drogie panie, bo to jest też tak, że te wieńce się robi. Oczywiście jest to wotum podziękowania rolników za plon, oczywiście błogosławieństwo, dary natury. Ale powiedzcie mi, drogie panie, bo to przecież też się robi po to, żeby no jednak któreś tamte miejsce zająć? Jak to wyglądało do tej pory? Jak to Bordziłówka? Czy przejechałem rzeczywiście do miejscowości, która może się poszczycić sukcesami w tym temacie? No, zdobywałyśmy miejsca. Oczywiście. No nie było roku, żebyśmy nie zajęły któregoś miejsca. Czy pierwsze, czy drugie, ewentualnie trzecie to już było. Czwarte to było wyróżnienie. I myślę, że na powiatowych dożynkach też żeście były nieraz. No, ja to nie byłem osobiście. Może pani przewodnicząca nasza. Pani Ewa Kulińska. Pani Celino, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Świetna rozmowa. I jeszcze dosłownie, ja dopowiem. Ewa Kulińska, przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska, a jednocześnie właśnie mieszkanka Bordziłówki Starej i też tutaj taka lokalna patriotka, innowatorka pomysłów, które zostają tutaj realizowane. Więc pani Ewo, co pani chciała dopowiedzieć? Ja chcę dopowiedzieć, że no niestety nie udało nam się zdobyć pierwszego miejsca i jeszcze, chociaż cały czas na to pracujemy, może akurat w tym roku, mamy taką nadzieję, zawsze jesteśmy optymistami.
optymistycznie myślimy o tym. Każdy wieniec robi się po to, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Taki jest priorytet i takie jest motto naszej pracy. Dlatego też mamy nadzieję, że kiedyś to pierwsze miejsce będzie. Niemniej jednak miewałyśmy kilkakrotnie drugie miejsce, trzecie miejsce, kilka razy wyróżnienia, ale tak jak pani Celina powiedziała, że około 30 lat pewnie te wieńce są wite i odkąd tak naprawdę nasze stowarzyszenie już w przyszłym roku będzie miało 20-lecie, to my na pewno 20 wieniec wijemy. Nazwa stowarzyszenia pani Ewo? Stowarzyszenie Otwarta Wieś w Starej Bordziłówce i tak naprawdę dzisiejsze spotkanie i całe to zajście z wiciem tego wieńca jest w ramach realizowanego projektu, który napisało stowarzyszenie do gminy. Wzięłyśmy udział w konkursie organizowanym przez gminę pod nazwą Organizacja Imprez Kulturalnych w Starej Bordziłówce. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część to rajd rowerowy, który odbył się na początku lipca. W ramach tego rajdu właśnie było zbieranie zbóż na polu. To było przygotowanie się do tego dzisiejszego spotkania, do tego uwieńczenia tego działania w zakresie wicia tego wieńca. To rajd rowerowy, ale rowerów było kilka, natomiast był traktor, był wóz, były kosy, byli panowie koszący to zboże i to zboże przywieźliśmy tutaj do świetlicy, porozkładaliśmy na podłodze, ono się suszyło. Wymagało to takiej pracy, że przez pewien czas trzeba było dbać o to, żeby je poruszać, żeby nam się nie sparzyło. Więc ten czas tego przygotowania jest naprawdę długi, bo samo wicie, już jak tu żeśmy przygotowały, to jest kilka dni. Ale to jest właśnie najbardziej przyjemne to wicie? Z tej całości? Wszystkie działania są przyjemne. Wyjazd do lasu, do pól, na pola jest też przyjemny, bo wiąże się z rekreacją, z turystyką, ze świeżym powietrzem, ze wspólnym spotkaniem, z taką integracją społeczeństwa naszego małej, lokalnej społeczności. Także ja myślę, że wszystkie te spotkania są... Coś wnoszą. Tak, tak. Integracja najważniejsza. Teraz, przy okazji powstaje coś ciekawego, tak, pięknego. I teraz akurat ta druga część, czyli warsztaty plecionkarskie, można to tak nazwać nowocześnie, bo kiedyś było wicie wieńca, teraz modne słowo warsztaty, więc my tutaj takie odbywamy warsztaty plecionkarskie. I powstanie z tego na pewno wspaniały dożynek, który jest uwieńczeniem właśnie prac rolników, ale nie tylko, bo nie wszyscy są rolnikami. Jest dużo osób, którzy nie mają już gospodarstw i nie prowadzą prac polowych. Niemniej jednak biorą udział właśnie w tych pracach, w przygotowaniach i w świętowaniu na dożynkach. I mamy taką nadzieję, że będziemy świętować. Oczywiście środki finansowe pozyskane z projektu też są wykorzystane w tych warsztatach, bo trzeba było zakupić chociażby stelaż, czyli materiał do wykonania tego stelażu. No, większość tutaj materiałów jest zebranych przez członków
owoce i warzywa, czyli płody naszych ogrodów i uzupełnione pięknymi kwiatami żywymi.